Cześć. Dzisiaj taki bardzo szybki poradnik, jeżeli chodzi o zagubione cytowanie. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś zacytował naszą pracę, a to nam się nie wyświetliło na przykład w naszym profilu. Jeżeli każdy, kto zajmuje się nauką, wie, że jeżeli mamy profil na Web of Science, no to możemy kliknąć tutaj View Citation Reports i to, co przede wszystkim nas interesuje, to jest to, ile mamy w sumie cytowań, ile mamy samocytowań i jaki mamy h-index. No dobra, tylko jak zadbać o ten h-index i sprawdzić, czy na pewno on jest taki, a nie wyższy? Czy baza danych, jaką jest Web of Science, nie zagubiła jakichś cytowań, które popełnili inni autorzy na nas, na naszych publikacjach? I do tego służy taki moduł wyszukiwarki bazy Web of Science. Klasycznie, jeżeli klikniemy search, to co nam się wyświetla, no to tu jest dokument i dokument możemy sobie wyszukiwać konkretne dokumenty. Natomiast możemy też wyszukiwać sobie cytowania. I teraz ja to pokażę na swoim przypadku. Ja od czasu do czasu sprawdzam, czy nie mam jakichś zaginionych cytowań. Sprawdzam też czasami moich kolegów i im zgłaszam te cytowania. No ale do rzeczy. Wpisujemy sobie na przykład w moim przypadku Smyk E, tak? Ja mam na imię Emil Smyk, więc wpisuję nazwisko Smyk i klikam szukam. No i teraz wyświetla się bardzo dużo wyników, natomiast ja co wiem o sobie, to, że no, żyję teraz, publikuję stosunkowo nie od krótkiego czasu, bo od 2015 roku, albo 2014 tak w okolicach, więc ja sobie sortuję wszystko po nazwisku. No i mam moje publikacje, przepraszam, nie po nazwisku, tylko po roku. I mam moje publikacje, które okazywały się w 2022, 2021, 2021 i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle natrafiam na taką publikację. To, co mogę zauważyć, to, że ta nazwa tej publikacji nie jest podświetlona na niebiesko, w inny kolor, tak? To nie jest hiperlink. No, jeżeli cytowanie jest poprawne, no to tutaj widzimy to i to jest ta sama publikacja, no to tutaj jest hiperlink. Jeżeli sobie kliknę na to, to mi się ta publikacja otwiera. Gil, Smyk, Gałek, Przeszłowski, tak? I mamy naszą publikację. Natomiast tutaj kliknąć nie mogę. Czyli to cytowanie, wiem, że to jest mój artykuł, mogę sobie podejrzeć wszystkich autorów, to cytowanie jest błędne. Je należy zgłosić. Kolejne takie cytowanie widzę tutaj. Publikacja bez żadnej nazwy. No i teraz tą publikację już zgłaszałem w zeszłym tygodniu, natomiast tej publikacji jeszcze nie zgłosiłem. Więc pierwsze, co musimy zrobić, jeżeli wiemy, że mamy taką publikację i widzimy, że nie została ona poprawnie rozpoznana przez Web of Science, jest kliknięcie tutaj na tą liczbę Citing Articles, żeby zobaczyć, kto cytował tą publikację. No i mamy jakiś tam artykuł. Klikamy na ten artykuł, widzimy wszystkie dane o artykule i przechodzimy w dół do sekcji reference. Ponieważ nie chce mi się teraz przeglądać wszystkich artykułów, to ja sobie wyszukam Smyk, gdzie się znajduje. Oczywiście jestem zalogowany, więc tu. Ale też tutaj. Warto też zwrócić uwagę, że być może, jeżeli my jesteśmy którymś tam autorem z kolei, to warto by było wyszukiwać po pierwszym autorze, nie po ostatnim. Zawsze wyświetla się pierwszy, zawsze wyświetla się ostatni autor. Ja wiem, że w tej publikacji byłem ostatni, więc wyszukałem sobie po swoim nazwisku. No i teraz tak. Mamy jakieś cytowanie, nie ma tu nazwy, jest natomiast numer i jest strona. Musimy się na czymś oprzeć, jak będziemy teraz zgłaszać, że to cytowanie zostało źle wykryte przez bazę Web of Science. No ja mogę sobie zobaczyć swoje artykuły i znaleźć ten artykuł, tak? Czyli znajduję stronę tego artykułu na Web of Science. No i tak, volume 14, tutaj volume 14, strona 302, tak naprawdę artykuł number 3256, 3256, ok, to na pewno jest to. Zresztą ja wiem, że Grzegorz, teraz zapomniałem nazwiska, Buzik, tak, Przeszłowski, Dziubek, Gontarz, Dębski, Smyk. No, my napisaliśmy w takim składzie tylko jeden artykuł. Ja zresztą z Buzikiem, Grzegorzem nie napisałem żadnego innego artykułu razem i wiem, że to musi być ten artykuł. No i teraz co zrobić?
Przechodzimy sobie wyżej, na samą górę. No i teraz zastanówmy się nad tą tabelką tutaj. To, co pierwsze widzimy, to jest to, ile razy artykuł został zacytowany. Mogę sobie zresztą taki alert na cytowania tego artykułu wstawić. Później, ile ten artykuł zacytował różnych innych artykułów. Dalej, propozycje, że może nas zainteresować. To, ile, jakie są tam jakieś statystyki Web of Science, nie mam szczerze pojęcia, co to jest. No i później możemy na samym dole suggest a correction. No i klikamy sobie suggest a correction. Ja to robię wszystko w nowym dokumencie, bo ten dokument będzie mi jeszcze potrzebny. A nie, nie mogę. O, muszę kliknąć tak normalnie. No i wyświetla mi się strona pomocy Web of Science. Dokładnie to Clarity Analytics. First name, no wypisujemy swoje dane. Tak, kampany. Bydgoszcz University of Science and Technology. No city akurat ja mam Bydgoszcz, region Polska. Email, tak. Business line Web of Science Platform, produkt żaden, typ zmiany. No tutaj możemy różne zmiany robić, poczynając od adresu, nazwy autora i tak dalej, nie wiem, cited reference i tak dalej. No możemy tutaj tego naprawdę sobie wybrać różnych. Jeżeli coś się oczywiście nie zgadza, no to możemy sobie tutaj kliknąć coś bardzo nam podobnego, tak, co chcemy zwrócić uwagę. No ja sobie wpiszę cited reference. Artykuł type, to jest journal paper, jeszcze sprawdźmy. Mamy journal, a jest jakiś nawet impact factor, więc to na pewno jest journal. Mamy article, tak, on jest we wczesnym dostępie. No i przechodzimy sobie na dół, tu możemy wszystko o nim uzupełnić. To w normalnym przypadku uzupełnia się samo, zwróćmy uwagę. Jeżeli byłoby jakiś wolum do tego artykułu, byłoby issue number, to by się wszystko uzupełniło samo, więc nie musimy na to zwrócić uwagi. No i teraz change request. Kiedyś było tak, że można było sobie pobrać tabelkę w Excelu, którą się uzupełniało. I można to zrobić spokojnie w jakiejś tabelce w Excelu, jeżeli tych na przykład nierozpoznanych cytowań w tym artykule byłoby 5, tak, no to łatwiej to zrobić w tabelce w Excelu, niż tutaj pisać. Ale ja z reguły piszę, że cited tytuł. Przepraszam za mój angielski, jeżeli popełnię jakieś błędy, zaraz to poprawimy. Tak, zacytowany. Ja to piszę tak bardzo skrótowo. Osoba, która to robi, dostaje pewnie takich zgłoszeń dziesiątki dziennie, więc też, żeby ona nie musiała tracić czasu. Recognized, cited przez jedno T, tak, żeby taka osoba nie musiała czytać teraz całej strony tekstu. I piszemy reference. Ja teraz sobie znajdę tą referencję, która to była. To było 27. 27. Ja to z reguły piszę tak, że to sobie, o, to sobie kopiuję, czyli tytuł, not able, is a article. I tutaj tekst. Nazwa. Później volume, issue, article number, to sobie prześlemy, ponieważ to może być interesujące. No i to, co nas jeszcze interesuje, żeby ten artykuł został dobrze rozpoznany, no to tutaj pod funding, czy categories classification, możemy dodać CMOR data files i to, co musimy podać, jest accession number i to możemy sobie spokojnie przekopiować. Tutaj zróbmy sobie spację. Oraz IDS number. To są takie dwie charakterystyczne rzeczy, które są bardzo ważne dla artykułu, żeby go poprawnie zidentyfikować. Ja z reguły jeszcze, żeby tej osobie było dużo łatwiej,
kopiuję tutaj link do Web of Science i tak mamy przygotowany list, że dana referencja w danym artykule nie została poprawnie rozpoznana. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście je piszcie. No i klikamy Submit. I jak klikniemy sobie Submit, mamy, że dziękujemy za kontakt, to zostanie rozpatrzone i z reguły w ciągu 2 tygodni, 3, ta referencja się tutaj pojawia. Oczywiście w momencie, w którym my dostaniemy sobie informację, że zgłosiliśmy to, tak, musimy czekać najpierw na link, że dane zgłoszenie zostało odebrane, tak? I dopiero wtedy, od momentu, kiedy ktoś nam odpisze, że odebrał to zgłoszenie i wykonał poprawkę, no to wtedy jeszcze mija z reguły około tygodnia, 2 tygodni, aż się to wszystko zaktualizuje na wyszukiwarce, więc trzeba być bardzo cierpliwym. Niestety, jeżeli mamy tych cytowanych referencji dużo więcej, i tak jak na przykład tutaj, ja mogę sobie policzyć raz, dwa, to nie ma na Web of Science, tego nie ma na Web of Science, tak? Bo trzeba jeszcze pamiętać o tym, że nie wszystkie artykuły na Web of Science jest, a niektórzy je cytują. I jeszcze tutaj gdzieś jest artykuł, który nie został rozpoznany poprawnie, o na przykład ten, tak? No to wtedy do każdego takiego artykułu, takie zgłoszenie trzeba napisać oddzielnie. Jest to pewna niedogodność, no ale niestety nic z tym nie da się zrobić. Mam nadzieję, że to Wam trochę wyjaśniło i co zrobić, żeby znaleźć zaginione cytowania. No i tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.